Tak, przepraszam, proszę wejść. Przepraszam, że się nie przedstawiłam. Nazywam się Blake, Sophia Blake. Panie Macpherson, mam dla pana propozycję. Dla pana będzie ona interesująca, a dla mnie bardzo ważna. Wspomniała pani o interesującej ofercie. O co konkretnie chodzi? Panie Macpherson, jest pan w Paryżu już od pewnego czasu, a ja potrzebuję pańskiej pomocy. Tylko pan może zająć się moją sprawą. Jestem gotowa zapłacić każdą kwotę. Chciałbym poznać więcej szczegółów tej sprawy. Jak dotąd wszystko wygląda raczej mgliście. Zapewne nie słyszał pan o sprawie Orfe, panie Macpherson. Gazety milczą. Para amerykańskich turystów została brutalnie zamordowana. To była moja siostra i jej mąż. Chcę poznać okoliczności ich śmierci. Pani siostra i jej mąż, oboje byli Amerykanami. Co dokładnie robili w Paryżu? Miałam ich spotkać w Paryżu. Widzi pan, panie Macpherson. Wycieczka do Europy była dziecięcym marzeniem mojej siostry Ruby. Kiedy poznała pana White'a, jej sen się spełnił. Byli w sobie tak zakochani. W jaki sposób zginęli? Czy jest pani pewna, że to zabójstwo? Może to tylko tragiczny wypadek? Ciała White'ów znaleziono w ich pokoju hotelowym. Odcięto im głowy, panie Macpherson. Czy policja pracuje już nad tym? Jeśli tak, sprawy mogą się skomplikować. Czy zna pani nazwisko inspektora prowadzącego dochodzenie? Oficer prowadzący śledztwo nazywa się Lebrun. Ale policja jest taka sama we wszystkich krajach, panie Macpherson. Czy to Nowy Jork, czy to Paryż, nie spieszą się. Inspektor Lebrun nie jest wyjątkiem. Morderstwa dokonano w Paryżu. Czy wiadomo, gdzie dokładnie? Hotel w samym sercu eleganckiej części Paryża, w 8 dystrykcie. Hotel Orfe. Przyjechali tam mniej więcej przed tygodniem. Znaleziono ich martwych w ich hotelowej sypialni. Nie rozumiem. Nigdy wcześniej dla pani nie pracowałem. Ani tu, ani w Nowym Jorku. Nagle zjawia się pani u mnie i prosi o znalezienie zabójcy pani siostry. Dlaczego właśnie ja? Pańska reputacja, panie Macpherson. Podoba mi się pańskie przezwisko. Straszny. Moi przyjaciele znają ludzi z agencji Pinkertona w Nowym Jorku. Zarzuty stawiane panu okazały się oczywiście bezpodstawne. Jest pan człowiekiem, jakiego potrzebuję do tego śledztwa. Dyskretnym, zdolnym dojrzeć to, czego nie widać. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy powinienem wziąć tę sprawę. Po pierwsze, jeśli mamy zabójstwo, to jest i morderca. Jeśli chodzi o aresztowanie zabójcy, inspektor Lebrun jest z pewnością bardziej kompetentny. Panie Macpherson, nie ufam policji. Komenda policji w 8 dystrykcie, a zwłaszcza Lebrun, chcą ukręcić łeb sprawie. Im zależy tylko na zachowaniu dobrej reputacji. Nie chciałbym, by odniosła pani wrażenie, że jestem zainteresowany, ale sądzę, że powinniśmy porozmawiać o moim wynagrodzeniu, zanim przejdziemy do rzeczy. Ta sprawa może zająć kilka dni. Dam panu 500 teraz i 500 za każdy dzień owocnego śledztwa. Pani propozycja jest rozsądna. Zgadzam się. Wiele panu zawdzięczam, panie Macpherson. Znacznie więcej, niż mogłabym wynagrodzić pieniędzmi. Chce pani, bym się zajął tym od razu? Wydaje mi się, że mam wszystkie niezbędne informacje. Jest pani pewna, że to wszystko, co powinienem wiedzieć?
Policja nie znalazła żadnych wartościowych przedmiotów w pokoju, a jednak moja siostra i jej mąż podróżowali w dobrych warunkach, w luksusie i ze starymi pamiątkami rodzinnymi. To była ich wspólna pasja. Podróżowanie z dużą sumą pieniędzy jest ryzykowne. To wielka szkoda, gdyby okazało się, że były przyczyną ich śmierci. Jaka była wartość tych rodowych pamiątek? Stara, bezwartościowa relikwia. Moja siostra bardzo ją lubiła, ale i tak jest bezwartościowa. Liczę, że uda mi się szybko czegoś dowiedzieć. Skontaktuję się z panią, gdy tylko sprawa posunie się naprzód. Do widzenia, pani Blake. Proszę tylko o jedno, o dyskrecję. Policja nie może dowiedzieć się, że jest pan w to zaangażowany. Jeśli zechce się pan ze mną spotkać... Dobry, jaki numer mam dla pana wybrać? Przepraszam, że niepokoję. Proszę połączyć mnie z urzędem pocztowym. Chciałbym wysłać telegram. Już się robi, proszę pana. Poczta, słucham. Chciałbym nadać telegram do Nowego Jorku. Adresat to J. Wells z Krajowej Agencji Detektywistycznej Pinkertona. Broadway, numer 57. Wiadomość to. Potrzebne informacje o kobiecie nazwiskiem Sophia Blake. Stop. Zanotowałam. To zostanie wysłane jeszcze dziś rano. Załatwione. Ależ te walizki ciężkie! I nie zapominaj, młody człowieku, że winda jest wciąż zepsuta. Oj, bracie! Dobry wieczór panu. Witamy w hotelu Orfy. Nazywam się Isidore Petit. W czym mogę panu pomóc? Jest pan menedżerem? Nazywam się MacPherson. Pracuję dla Amerykańskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Międzynarodowych. Zajmuję się wydarzeniami, które miały miejsce w pana hotelu kilka dni temu. Chodzi o morderstwo. Firma ubezpieczeniowa. Wspaniale. White'owie zostawili, powiedzmy, znaczący rachunek, który trzeba uregulować. Pan w sprawie rachunku...
Będę z panem szczery. Ja, moim zleceniodawcą jest zamożna amerykańska dama, niezwiązana z państwem White. Chciałaby wynająć tu pokój, ale ostatnie wydarzenia sprawiły, że bardzo się obawia. Muszę sprawdzić, czy nie będzie narażona na niebezpieczeństwa. Mam przedstawić raport do jutra, więc mam mało czasu. O, to wszystko zmienia. To, co się stało w pokoju 507, było całkowicie niezwykłe. Moja klientka nalega, bym sprawdził wszystko, zanim potwierdzi swe przybycie. Jej kilkumiesięczny, może nawet roczny pobyt musi być dobrze przygotowany. Muszę obejrzeć pokój. Jaki to był numer? 507? Prawdę mówiąc, policja nie skończyła jeszcze śledztwa. Pokój 507 jest więc niedostępny, ale pokój obok, numer 505, jest identyczny. Nawet ma ładniejszy widok. Długi pobyt wymaga maksymalnych wygód, czyż nie? Proszę za mną, zaprowadzę pana. I już. Niestety, pokój 507 nie jest dostępny. Policja nadal pracuje nad tą paskudną sprawą. Mogę pana zapewnić, że to jednorazowy incydent. Hotel nie ma reputacji. Co? Co się dzieje? Wybaczy pan na chwilkę? Proszę o tym nie wspominać. W każdym razie zawsze wolałem wizytować we własnym tempie. Proszę, proszę. Klucz jest w zamku po drugiej stronie. Gdyby udało mi się go wypchnąć, może mógłbym go użyć. Proszę, proszę. Klucz jest w zamku po drugiej stronie. Gdyby udało mi się go wypchnąć, może mógłbym go użyć. Oczywiście drzwi są zamknięte, a recepcjonista raczej mi ich nie otworzy. Muszę znaleźć sposób, by tam wejść. Detektywie, chce pan wiedzieć? Proszę wejść do środka, a wtedy... Witam w moim domu, inkwizytorze. Kto pani powiedział, że jestem detektywem? Jestem wizją... Po prostu widzę rzeczy, których inni nie dostrzegają. Skoro jest pani jasnowidzem, proszę mi powiedzieć, co zaszło w pokoju 507? Papiery i policja mówią o tym, ale nikt nie zna prawdy. Prócz mnie. Co pani powiedziała policji?
wszystko powiedziałam policji. Czytał pan raport? Co o tym wszystkim mówią? Że jestem wariatką, tak? Proszę mi powiedzieć, co pani naprawdę widziała tej nocy, używając konkretnych terminów? Rzucono na nich cień. Czułam jego obecność.